Hej, witam Was serdecznie wieczorem. Od razu przepraszam za mój makijaż. Jest taki no trochę wymęczony, ale robiłam go mniej więcej tak o godzinie 6:30, a mamy, już Wam powiem, a mamy godzinę 18:47, dochodzi prawie 19, no więc no cały dzień ten makijaż noszę i może nie wygląda on najkorzystniej. Ale film kręcę o tej porze celowo, dlatego że jak już wiecie po tytule, będziemy mówić o pewnym kosmetyku, który no, w jakiś sposób chyba podleczył mi trochę cerę. I chciałam po prostu nakręcić ten film wieczorem, dlatego że za chwilę zmyję makijaż, żeby po prostu Wam pokazać, jak moja cera wygląda. Dlatego że no, gdybym tego nie zrobiła, to wydaje mi się, że byłoby to takie gołosłowne. Ale o czym mówimy? Mówimy o pewnym kosmetyku firmy Mohani i to jest skwalan z oliwek. Już Wam pokazuję z bliska, jak to wygląda. Ten mały nygus wygląda tak. Tutaj mamy 30 ml, czyli no jak na takie serum, powiedzmy olejek, to tak standardowo. I ten kosmetyk kosztuje niedużo, bo 24 zł. Jest dostępny na stronie healthy.pl. Ja Wam tutaj podrzucę link do tego sklepu. Tam można to dostać. Są oczywiście różne inne olejki, ale dlaczego ja mówię o tym? Dlatego, że ma dość specyficzne działanie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, co to jest skwalan, więc takie szybciutkie wyjaśnienie. Skwalan to jest po prostu taki bardzo lekki, transparentny, bezzapachowy olejek otrzymywany z oliwek, na przykład. I dlaczego to jest taki ważny i nietypowy składnik? Bo nie wiem, czy wiecie, ale skwalan jest naturalnym składnikiem ludzkiego sebum, czyli po prostu takiej naszej ochronnej warstwy lipidowej. A wraz z wiekiem zawartość tego składnika w naszym sebum maleje i po prostu traci ona, wiecie, elastyczność, jędrność. No, no i krótko mówiąc, czas daje znać, no bo pojawiają nam się pierwsze zmarszczki i tak dalej, czyli po prostu no, pojawiają się pierwsze takie oznaki starzenia się. No i do czego ja zmierzam, moi drodzy? Skwalan po prostu po pierwsze ma właściwości przeciwstarzeniowe, czyli w zasadzie może być używany do wszystkich typów cer, bo tak naprawdę podobno nasza skóra zaczyna się starzeć po 25 roku życia, więc pewnym rzeczom można już i w takim wieku zapobiegać, a na pewno posiadaczki troszkę bardziej dojrzałych cer będą z niego bardzo zadowolone, czyli pierwsza rzecz, ma właściwości przeciwstarzeniowe. Druga sprawa jest taka, że skwalan ma właściwości takie super nawilżające, czyli nie tylko posiadaczki cer dojrzałych, ale również posiadaczki cer na przykład przesuszonych, czy odwodnionych, czy generalnie cer suchych też będą z niego zadowolone. Ważne jest to, że wiecie, jak macie suchą skórę i nakładacie sobie olejek, to bardzo nieprzyjemne jest coś takiego, no przynajmniej ja tego nie lubię, kiedy nałożycie olejek i czuć, wasza skóra jakby cały czas się ciągnie gdzieś tam pod spodem, a na wierzchu macie tłustą taką warstwę. No to właśnie to tego nie robi, dlatego po prostu nie chodzicie z takim tłustym filmem na twarzy, tylko to się ładnie wchłania i generalnie macie fajnie nawilżoną skórę. Czyli te właściwości nawilżające to jest kolejna cecha skwalanu. Następna cecha tego kosmetyku jest taka, że mamy naturalny filtr UV, czyli po prostu dodatkową ochronę przeciwsłoneczną. I wreszcie na koniec zostawiłam sobie coś, co dla mnie jest chyba najważniejsze i jakby właśnie u mnie najbardziej to na skórze widać, a mianowicie skwalan ma właściwości takie łagodzące. Czyli jeśli macie na skórze jakieś zaczerwienienia, drobne stany zapalne, jakieś tam uszkodzenia, to on to bardzo ładnie łagodzi, tak wycisza, uspokaja. Czyli krótko mówiąc, jest to też preparat dobry dla osób, które mają cerę taką nadwrażliwą, czerwieniącą się, jak również dla osób, które posiadają cerę naczynkową, czyli na przykład taką, jak mam ja. I teraz, moi drodzy, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, jak można tego używać i jak ja tego używałam. Właściwie używam, bo cały czas używam. Mam z użycia tyle, tak tutaj nie wiem, czy to będziecie to widzieć, tutaj mniej więcej jest poziom tego olejku. W momencie, kiedy kręcę film, mamy wtorek, 6 listopada, a ja zaczęłam używać tego olejku tak pod koniec września. To był taki, wiecie, ostatni tydzień września. No więc tak używam dobry miesiąc i trochę. No tak jak widzicie, zużycie nieduże, no ale akurat tego typu kosmetyki mają to do siebie, że są wydajne. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że generalnie można tego używać na różne sposoby. No i teraz jak ja tego używałam? Używałam tego zawsze do pielęgnacji wieczornej. Robiłam sobie dokładny demakijaż, myłam buzię, nakładałam sobie tonik i potem serum, czyli dokładnie takie same kroki jak zawsze. I teraz mi się coś nasunęło, słuchajcie, bo zapytacie na pewno, a skąd wiem, że to akurat to mi tak, nie wiem, podleczyło moją naczynkową skórę? Ano stąd, że właśnie pod koniec września jedyną nowością, jaką wprowadziłam do pielęgnacji, było to. Wszystkie inne kosmetyki, jakich używam, są niezmienione. Używam cały czas tych samych od jakiegoś czasu, bo
No, generalnie wydaje mi się, że to jest dobra zasada, że też radziłabym Wam tak robić, że jak sobie kupujecie nowy kosmetyk, to nie wprowadzajcie od razu, nie wiem, kilku nowych kremów, czy też sera takiego, kremu takiego, dlatego że jak Wam się coś sprawdzi, to dokładnie nie będziecie wiedzieli co. I druga strona, jeśli Wam coś zaszkodzi, to też nie będziecie wiedzieli co. Więc jeden kosmetyk i trzeba troszeczkę poużywać, poużywać. Mniej więcej właśnie po około miesiącu jesteśmy w stanie powiedzieć, jak nasza skóra na to reaguje. No więc to była ta moja nowość, wprowadzona pod koniec września, stąd wiem, że to mi zmieniło skórę. W którymś zresztą ostatniej chwili Wam nawet wspomniałam, że teraz ostatnio jest nieźle i ta moja skóra się tak nie czerwieni, co zresztą zaraz zobaczycie, ale zmierzam do tego, że używałam tego jako serum, no i używałam tego głównie do pielęgnacji twarzy. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak generalnie mam na przykład na ciele suchą skórę i czasem po kąpieli nakładałam sobie też ten olejek na łokcie i trochę na kolana i to też tak fajnie łagodziło. Jeśli jesteście posiadaczami i posiadaczkami skóry suchej, to wiecie, że czasami właśnie w tych miejscach skóra jest tak przesuszona, że aż taka, wiecie, taka biała i taka szorstka, wiecie o co chodzi. To właśnie takie rzeczy na skórze, takie jakieś nieprzyjemne, przesuszone partie ciała, ten olejek też łagodzi i tak fajnie nawilża, więc generalnie można go używać no, na wszelkie takie problematyczne miejsca, ale tak jak mówię, ja głównie używałam go do pielęgnacji twarzy. I jeszcze taka informacja, ja go nakładałam bezpośrednio na twarz, po prostu tak wiecie, tą pipetką sobie polewałam, zresztą przy Was też to zaraz zrobię, żebyście zobaczyli, jak on w ogóle się wchłania, jak wygląda na twarzy, ale można go również dodawać do kremów, wtedy jakby no, wzmacnia się działanie tego kosmetyku. I teraz tak, ponieważ wiemy już wszyscy, co to skwalan, wiemy, jakie właściwości ma ten preparat, no to cóż, pozostaje mi tylko zmyć makijaż, tak jak obiecałam, powiem Wam, co się u mnie poprawiło, no i oczywiście przy Was sobie ten skwalan nałożę. Okej, to dajcie mi parę minut, zaraz wracam, tylko zrobię do makijaż i umyję sobie buzię. No i jestem, makijaż zmyty. Słuchajcie, moja cera wygląda tak. Dla osób, które dopiero weszły na kanał i oglądają mój film pierwszy raz, taka informacja. Mam generalnie cerę naczynkową, taką wrażliwą, czerwieniącą się. I jeśli chodzi o typ, to jest to cera mieszana w stronę suchej. Zazwyczaj, jak moja twarz się tak bardziej czerwieniła, to takie zaczerwienienia pojawiały się na nosie i głównie na policzkach. A teraz wygląda to tak. I to jest po prostu super. Bywało tak, że miałam taki nos, wiecie, jak Rudolf czerwononosy renifer, albo ewentualnie bardzo zaczerwienione policzki, albo jedno i drugie naraz, no różnie to się pojawiało. Natomiast właśnie od pewnego czasu moja buzia wygląda tak. Nie pojawiają mi się też na twarzy takie krostki naczynkowe. To się zdaje się fachowo nazywa, słuchajcie, teleagnektazje? Chyba jakoś tak, ale jeśli się pomyliłam, to mnie po prostu poprawcie. No tak jak widać, buzię mam gładką, słuchajcie, nie ma żadnych tutaj jakichś takich wyraźnych plam czerwonych, niczego takiego. No mam nadzieję, że ta cera mi się utrzyma jak najdłużej. I teraz czego ja się trzymałam? Po prostu używałam tego olejku codziennie, tylko w weekendy robiłam sobie taki odpoczynek od tego i nakładałam jakieś tam zwykłe takie, akurat mam teraz takie nawilżające serum z Clinique, więc po prostu tamto serum nakładałam wieczorami, natomiast przez cały tydzień, czyli od poniedziałku do piątku, właśnie jako serum nakładam to. No i robiłam to i w zasadzie no jeszcze będę robić, bo trochę tutaj tego mam, regularnie, codziennie. No i efekty są. Więc może nawet nie tyle właściwości przeciwstarzeniowe, które ten skwalan posiada u mnie jakoś są widoczne, no bo ja większych zmarszczek jeszcze nie mam. Natomiast właśnie u mnie widoczna jest ta właściwość taka łagodząca, zmniejszająca zaczerwienienia, jakieś podrażnienia skóry. Więc myślę, że jeśli jesteście posiadaczami cer wrażliwych, nadwrażliwych, takich nadreaktywnych, no wiecie, takich generalnie z takimi czerwonymi problemami, to jak najbardziej się u Was sprawdzi. I jeszcze jedna rzecz. U mnie generalnie, no tego akurat pokazać Wam nie mogę, mogę Wam o tym opowiedzieć. Tak jak wspomniałam, on ma takie właściwości nawilżające. I to jest wyczuwalne, to znaczy buzia po umyciu, ja w tej chwili nie mam na twarzy nic, nawet sobie tutaj tonik naszykowałam, żeby przy Was też nałożyć. Nie mam w tej chwili na buzi nic, po prostu ją umyłam, zrobiłam demakijaż, umyłam i nie mam takiego uczucia, wiecie, takiego ciągnięcia się. Więc generalnie ten preparat działa tak kilkuetapowo. Tak jak mówię, u mnie najwyraźniejsze jest właśnie to działanie pod kątem łagodzenia zaczerwienień i pod kątem nawilżania skóry. Co do właściwości przeciwstarzeniowych, przeciwzmarszczkowych, wypowiedzieć się nie mogę, więc tutaj nie mówię nic, tylko Wam wspomniałam, że on takie właściwości też ma. Czyli zresztą tak jak wspomniałam na początku, to jest preparat taki uniwersalny. Skwalan po prostu może być stosowany
U każdego, bez względu na typ cery, na problemy, jakie ma, również przy cerach tłustych, dlatego że tak jak Wam wspomniałam, on łagodzi pewne stany zapalne, więc również jeśli macie jakieś tam takie trądzikowe zmiany, to też te takie zaczerwienienie może uspokoić. No ale teraz dobrze, nie mam nic na twarzy, mam buzię umytą, przy Was nałożę sobie tonik, bo specjalnie chciałam to zrobić przy Was i potem dopiero nałożę ten skwalan, bo dokładnie codziennie tak to robię. Takie są etapy mojej takiej wieczornej pielęgnacji. Oczywiście jeszcze nakładam krem pod oczy i tak dalej, no ale jakby tym obszarem się dzisiaj nie zajmujemy. No i słuchajcie, teraz gwóźdź programu, czyli skwalan. Moi drodzy, tak jak wspomniałam, to jest olejek, zapachu nie ma żadnego, jest bezbarwny, taki bardzo, bardzo leciutki i wygląda tak. No tutaj mamy pipetkę. Najpierw nałożę może trochę na dłoń, żebyście zobaczyli tak z bliska, jak to się przedstawia. Zobaczcie, to jest coś takiego, po prostu... Widzicie? On jest nawet taki rzadziutki, taki lający się. Także to jest bardzo delikatne. O właśnie, jeśli na przykład nie lubicie takiej olejkowej pielęgnacji, bo na przykład ja muszę przyznać, że za bardzo miłośniczką olejków nie jestem, to myślę, że z tego będziecie zadowoleni, bo to jakby oczywiście przy nakładaniu czuć taką delikatnie tłustą warstwę. Natomiast jak to sobie wklepiecie w twarz, to się tak szybko wchłania, że jakby nie czuć, że nałożyliście olejek. O, tak to powiem. No i teraz tak. Trochę do pipetki. Niedużo tego trzeba, tak jak wspomniałam, to jest takie, wiecie, maziaste i lejące, tak jak zresztą widzieliście. No i nakładałam sobie na całą buzię. Jak macie bardzo takie nadreaktywne skóry, że wiecie, jak się troszkę potrze, to się czerwienią, to lepiej nie trzeć, tylko po prostu sobie to wklepać. No ale to już tam, wiecie, jak kto lubi. Za chwilkę zobaczycie, że ja nie będę się tak świeciła, czyli nie będzie to takiej warstwy olejkowej widać, tylko po prostu to się fajnie wchłonie. No i słuchajcie, jak się ten skwalan tak nałoży, wklepie albo wetrze, czy w jakiś sposób nałoży na skórę, to po prostu skóra to wypija w momencie. Szczególnie właśnie ja mam tutaj boki buzi suche, to tutaj to od razu czuć. Tutaj w pasie te raczej mam skórę taką, która się błyszczy, więc tutaj troszeczkę dłużej ten olejek potrzebuje, żeby się wchłonąć, ale tu, gdzie jest skóra sucha, to momentalnie. Także jak macie suchą skórę, to po prostu to jest fajny napitek dla skóry. O! No teraz to się świeca, jak te światełka za mną, ale to się za chwileczkę wchłonie. Zresztą słuchajcie, to też w dotyku, no tego Wam nie mogę pokazać, mogę Wam opisać. W dotyku nie jest takie, wiecie, takie gęste, lepkie, takie maziaste, jak to często olejki bywają, tylko raczej przypomina no właśnie takie, no takie wodniste serum. O, i to tyle. Więc niby to jest olejek, ale taki dość nietypowy, także myślę, że tak jak wspomniałam, jak nie lubicie za bardzo olejkowej pielęgnacji, to też by Wam to nie przeszkadzało, że to jest olejek, bo jest naprawdę bardzo delikatny. No i zobaczcie, moja buzia wygląda tak, pomału się właśnie przestaje świecić, dlatego że to mi się po prostu wchłania. No i potem u mnie kolejny krok pielęgnacji to był taki, że jak sobie to tam wklepę nałożę i troszeczkę się tak wchłonie. O, tu już ładnie widzicie, tu już się tak coraz mniej świecę. Tu na nosie jeszcze chyba najbardziej, przynajmniej tak to w podglądzie wygląda. To potem nakładałam krem na twarz i to wszystko, i cała pielęgnacja. No oczywiście jeszcze okolice oczu, ale to już poza kamerą zrobię, bo sprawa tematu nie dotyczy. No i to tyle, słuchajcie. I teraz tak. Na podsumowanie, pokazuję Wam to, bo wiem, że generalnie my, w sensie Polki, bardzo często mamy cery wrażliwe i często mamy cery wrażliwe takie czerwieniące się. Więc po pierwsze, to jest ratunek dla tego typu cer. Po drugie, jeśli macie cery przesuszone, odwodnione, to również, bo świetnie nawilża. Tak jak mówię, pokazać Wam już tego nie mogę, tylko mogę opisać. No i trzecia cecha, właściwie trzecia i czwarta, no to te właściwości przeciwstarzeniowe i to, że mamy od razu naturalny filtr. Także skwalan z oliwek mogę Wam polecić. No i to tyle w dzisiejszym filmiku. Napiszcie mi jeszcze proszę, czy w ogóle taki pielęgnacyjny filmik Wam się podobał, bo może robić takie częściej. Ok, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę Was tym preparatem zaintrygowałam i zainteresowałam, bo w sumie mało się o tym mówi, a to taka perełka, tak? Nie droga, a perełka. Więc mam nadzieję, że się zainteresowaliście trochę. To wszystko już naprawdę nie gadam. Jeśli filmik Wam się podobał, poproszę o łapki w górę, a ja się z Wami już żegnam, mówię Wam dobranoc i do następnego filmiku. Na razie.